Piotr Gąsowski uległ wypadkowi tuż przed spektaklem. Przeżyliśmy chwilę grozy, ale Gąs to wojownik. Piotr Gąsowski, aktor i prowadzący show Twoja twarz brzmi znajomo, miał wypadek. Wywrócił się za kulisami spektaklu, w którym gra obok Katarzyny Skrzyneckiej i Janusza Chabiora. Przeżyliśmy chwilę grozy, ale Gąs to wojownik, relacjonuje w mediach społecznościowych kolega Gąsa ze sceny Janusz Chabior. Piotr Gąsowski, Katarzyna Skrzynecka i Janusz Chabior grają obecnie w komedii Wieczorek pożegnalny, z którym to spektaklem jeżdżą po całej Polsce. W Jarocinie o mało nie odwołano występu. Wszystko z powodu wypadku, jakiemu uległ Piotr Gąsowski. Konieczna była nawet interwencja ratowników medycznych. Piotr Gąsowski miał wypadek. Przeżyliśmy chwilę grozy. Aktor o całym wydarzeniu poinformował w relacji zamieszczonej na swoim profilu na Instagramie. Czarnej serii ciąg dalszy. Wchodziłem na scenę, leżała skrzynka w kulisach, o którą się oczywiście potknąłem. Mam stłuczone kolano, zdradza szczegół wypadku. Dzięki błyskawicznej interwencji ratowników medycznych i pomocy fizjoterapeutki, która akurat siedziała na widowni, wszystko się dobrze skończyło. Gąs zagrał w spektaklu w Jarocinie, a jak wynika z relacji na Instastory, aktorów nie opuszcza poczucie humoru. Katarzyna Skrzynecka ze śmiechem zapewnia na nagraniu, że skrzynka, o którą potknął się Gąsowski, to nie ona, a Janusz Chabior komentuje moment. Kiedy ratownik medyczny robi zastrzyk Gąsowski w tylną część ciała słowami, to się nazywa backstage. Przeżyliśmy chwilę grozy, ale Gąs to wojownik. Zagramy spektakle w Jarocinie. Dziękujemy ratownikom z pogotowia ratunkowego w Jarocinie i pani fizjoterapeutce za pierwszą pomoc, napisał Chabior w relacji na swoim Instagramie. Pod zdjęciem, na którym aktorzy pozują z ratownikami medycznymi. Pojawiło się już mnóstwo życzeń powrotu do zdrowia i wyrazów współczucia dla pechowego Gąsowskiego. Matko Święta. Już myślałam, że po tym zębie będzie chwila spokoju. Uważajcie na siebie i Gąsa. Napisała Hanna Śleszyńska, była żona Piotra Gąsowskiego, nawiązując do ostatnich problemów byłego partnera ze zdrowiem.